Rozmowa dnia. Anna Midera, prezes Łódzkiego Portu Lotniczego imienia Władysława Reymonta w studiu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To pani prezes, od razu z grubej rury zaczynamy. Łódź będzie gospodarzem największych w Europie targów branży lotniczej. Impreza odbędzie się za rok w kwietniu, pod koniec kwietnia. Co to oznacza dla naszego miasta, dla naszego lotniska? To zanim zaspokoję pana i państwa ciekawość, to ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Radia, to proszę pozwolić, że złożę życzenia panu proszę i całemu bardzo. Zespołowi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Tak, Roots Europe, co oznacza? Jesteśmy w ogóle bardzo podekscytowani, bardzo się cieszymy. Roots Europe to wydarzenie lotnicze, branżowe na miarę, gdyby chcieć porównać na miarę mistrzostw piłkarskich Europy. Albo Expo, tylko że jest to wydarzenie lotnicze, branżowe. No, czyli nie organizowaliśmy mistrzostw Europy, nie byliśmy jednym z miast gospodarzy, jak były w Polsce, to teraz mamy targi lotnicze, imprezę podobnej rangi. Tak, przez moment, przez kilka dni kwietnia przyszłego roku staniemy się europejską stolicą lotniczą, można w ten sposób powiedzieć. Przyjedzie do nas ponad 1300 gości z całej Europy i ze świata, reprezentujących organizacje turystyczne, reprezentujących linie lotnicze i reprezentujących niemalże wszystkie lotniska w Europie. To będzie przestrzeń, czy taka platforma, na której te wszystkie podmioty będą mogły się spotykać, rozmawiać, wymieniać informacje, negocjować, no i przez te 4 dni spędzić czas w naszym mieście. W większości są to osoby decyzyjne. W związku z tym myślę, że będą mogły w znakomity sposób w końcu poznać nasze miasto, które jeszcze... I powiedzieć, że w końcu tutaj można zainwestować. Myślę, że uwierzyć, że jest potencjał, bo na razie o tym tylko opowiadamy i na razie możemy liczyć na to, że któryś z przewoźników nam uwierzy bądź nie. Pokazujemy dane statystyczne, opowiadamy o mieście, pokazujemy filmy, zdjęcia, a w tym momencie ci przedstawiciele będą mogli zobaczyć to po prostu na żywo, odkryć to Undiscovered City i mam nadzieję, że raz na zawsze. To, co pani powiedziała przed chwilą, czyli to, że na razie tylko pokazujecie zdjęcia, filmy i tak dalej, to zaowocowało, że ta impreza może się odbyć za rok w Łodzi. Trochę tak. Jest wiele czynników, które spowodowały, że zostaliśmy wybrani. Bo ja rozumiem, że trzeba było troszkę pochodzić za tym, żeby coś takiego się stało, zadziało. Tak, po pierwsze sami już od 2 lat uczestniczymy w tych wydarzeniach. W Rutsach światowych i w Rutsach europejskich, bo to są te platformy, które najbardziej nas interesują, bo tam są przewoźnicy głównie europejscy. Odbywają się również Rutsy na różnych kontynentach. Tak naprawdę to jest blok takich 7 w roku spotkań. Po pierwsze zobaczyliśmy, że jest takie wydarzenie. Po pierwsze zobaczyliśmy, jaki ono ma wpływ na rozwój miast i lotnisk. Okazuje się, że właściwie wszędzie tam, gdzie odbywały się te wydarzenia, ruch lotniczy wzrastał bardziej dynamicznie niż u konkurencji w kraju. Zainteresowaliśmy się tym, zobaczyliśmy badania, jak to wygląda, jaki jest wpływ tego wydarzenia nie tylko na lotnisko, bo lotnisko jest tylko swego rodzaju dworcem, ale przede wszystkim na miasto. I podjęliśmy decyzję wspólnie z miastem i łódzką organizacją turystyczną, że aplikujemy. Pracowaliśmy niemalże rok nad tym projektem. Po cichu to robiliście, nie puściliście pary, nie zdradzaliście nic. Lepiej nie mówić i mieć ten pozytywny efekt, niż ciągle czasami głosić. Jak miasto się o coś stara, to już są informacje, już prawie mamy tą imprezę, a potem okazuje się, że nic nie wypala. Pani prezes, to ja zapytam o to najważniejszą sprawę, pewnie nie tylko dla mieszkańców Łodzi, ale także dla tych zainteresowanych rozwojem lotniska, co ta impreza da tutaj nam i przede wszystkim lotnisku? Nie mówmy przede wszystkim lotnisku. Lotnisko oczywiście da, mam nadzieję to, że... Mówmy, my chcielibyśmy jak najwięcej połączeń, lotnisko żeby, to jest żeby tak, było ale lotnisko to jest żebyśmy tak latali naprawdę... w świat, a nie musieli jeździć do innych portów. Tylko rozwój lotniska to jest rozwój również miasta. To jest dworzec, to jest narzędzie do tego, żeby tutaj było lepiej. I to jest takie koło zamachowe. Im tu będzie lepiej, tym ten rozwój będzie znowu połączeń lotniczych ale rozumiem, większy. Że ci przedstawiciele, którzy decydowali o tym,
tym, że te targi odbędą się w Łodzi, no widzą, że tu jest jakiś potencjał, tak, bo inaczej by tu nie przyszli. Audytorzy, zanim przeczytali całą dokumentację i przygotowanie trwało sporo czasu, to przyjechali tutaj do miasta, zobaczyli, jak ta przestrzeń wygląda, byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, spotkali się również z panią prezydent i innymi osobami, sporo rozmawialiśmy i trochę nie wiem, jaka była nasza konkurencja, bo to była tajemnica organizatorów, natomiast podjęli decyzję, że to my będziemy tym miastem. Ja myślę, że no dobrze, bardzo... Ja jeszcze raz wrócę do tego, co to dla nas oznacza. Oni przez 4 dni będą w Łodzi, tak jak pani powiedziała, osoby decyzyjne, czyli i turoperatorzy, i ci od turystyki, no i przede wszystkim te najważniejsze linie lotnicze. To posłużę się tylko może takimi danymi pokazującymi, jak to wpłynęło na inne miasta, inne przestrzenie. Można mówić o wymiarach krótkoterminowych i długoterminowych. Krótkoterminowe to tak jak każdego typu tego impreza, jak targi, tak? To są wydatki organizatorów, to są różne inne korzyści dla miasta, to są wydatki również uczestników, którzy tu będą w mieście. To są takie krótkoterminowe wpływ. Może nie samego miasta, ale pośrednio biznesu, no tak, czy miasta, no również, tak? Także tutaj liczone jest to na 1,5 miliona funtów. Taki krótkoterminowy wpływ. Natomiast 3 lata po organizacji takiego wydarzenia, RUD daje gospodarzowi równowartość ponad, jak oszacowano, 85 milionów funtów przychodu i około 1000 nowych miejsc pracy. To są dane przeliczone przez tych organizatorów, liczące tych... Co na to się składa? Na to się składa wzrost ruchu lotniczego, który został oszacowany i wpływy dla lotnisk. Tak, na przykład w tym długoterminowym czasie to może być około, tak jak podają tutaj dane statystyczne, 6 milionów przychodów lotniska z tego mogą mieć. Oczywiście to są średnie dane statystyczne, pokazujące tych 14 wydarzeń i miast, w którym ten ruch lotniczy dynamicznie wzrósł. Ale ważne jest również to nie tylko chodzi o to lotnisko, ale o promocję miasta. Tak jak wszyscy wiemy, nasze miasto jest słabo rozpoznawalne za granicą. My je znamy, my wiemy, że ono jest piękne. Jest być może niektórzy uważają, że jest za blisko Warszawy i dlatego może nie warto przyjeżdżać, ale to jest miasto autentyczne, to jest miasto prawdziwe. W tej chwili, tak jak rozmawiamy z przedstawicielami branży też turystycznej, bo z nimi też mamy kontakt, wraca taki trend poszukiwania miast prawdziwych. Prawdziwe to oznacza też, że miasto pełne kontrastów. I to chcielibyśmy też pokazać, tak? Z jednej strony mamy tu spuściznę bogatych fabrykantów i fabryk, które w tej chwili są rewitalizowane i odzyskują dawny blask, a z drugiej strony ciągle mamy to XIX-wieczną przestrzeń, która wymaga tej rewitalizacji, ale ono jest prawdziwe. I to też był element, który urzekł tutaj organizatorów, żeby wybrać właśnie to miejsce. No dobrze, Anna Midera, prezes Łódzkiego Portu Lotniczego imienia Władysława Reymonta, jest dzisiaj naszym porannym gościem. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na drugą część, bardzo interesującą oczywiście, jak państwo słyszycie, zapraszam do internetu, a także widzów telewizji informuję, 8:30 całość naszej rozmowy będzie można zobaczyć. To pani prezes, wracam do tego portu lotniczego, jednak będę się trzymał tego lotniska. Spodziewacie się, że ten ruch po tych na przykład 3 latach, tak jak pani powiedziała, po tej imprezie na ile wzrośnie? Nie umiem powiedzieć. To jest bardzo ciężko. No tak mniej więcej. No, liczycie, prawda? Jest bardzo wiele linii lotniczych. Są różne czynniki, które się dzieją na rynku lotniczym w Europie, które mają wpływ na decyzje linii lotniczych. No teraz ostatnio mieliśmy do czynienia z upadkiem niektórych linii lotniczych. To bardzo wpływa też na decyzje... Albo z przejęciem, tak jak lot, który przejmował jedną tak, z niemieckich linii lotniczych. Przykład Lufthansa. Nie chcę może do tego wracać, Lufthansa, bo to było dla nas... Opuściła. Nie opuściła. Zawiesiła, to nie jest... tak? Dokładnie. Tak jak powiedzieli, trzymajmy się. Przedstawiciele powiedzieli.
powiedzieli, że to nie jest rozwód, tylko to jest chwilowe rozstanie, więc tak, ale to pokazuje, jaki wpływ na decyzje przewoźników mają również sytuacja na rynku lotniczym, więc ciężko jest dokładnie powiedzieć, jak ten ruch wzrośnie. Oczywiście też mamy te dane statystyczne, że po pierwszym, po 12 miesiącach, po takiej imprezie ten ruch jest 3% szybciej rośnie niż konkurencja, czyli lotniska gdzieś dookoła. W tej chwili nie przyniosłam ze sobą tych wszystkich danych, natomiast chętnie podzielę się z tymi badaniami. Po roku 3%, tak? Po roku 3%. No ten, wiadomo, że to nie jest bardzo szybko, ale jest po 24 podane są dane. A pani powiedziała wcześniej, że po 3 latach 30%, tak? Tak? To było, nie? Czy dobrze zrozumiałem? Nie. No dobrze, ale te decyzyjne osoby, które tutaj przyjadą, fajnie by było, żeby je tutaj zatrzymać, nie? Oczywiście, przytulimy. To po tych 4 dniach proszę je zatrzymać, nie wypuszczać i niech oni tutaj bez podpisania odpowiednich dokumentów nie wyjeżdżają. Mam nadzieję, że nie tylko my, jako miasto, jako lotnisko, jako łódzka organizacja turystyczna zrobimy wszystko, żeby to miejsce się spodobało. Pokażemy jak na pewno z jak najlepszej strony. Natomiast mam nadzieję, że również mieszkańcy, którzy są naprawdę otwarci, sympatyczni, również spowodują, że to miejsce spodoba się tym nowym osobom, które tutaj przyjadą i będą że tu warto wracać. Tak. I warto otworzyć jakieś nowe połączenia z lotniskiem. No absolutnie. No dobrze, tu na to liczymy, po to włączyliśmy się w ten projekt. Po to jest ta impreza. Czy już wiadomo, w jakich miejscach to się będzie odbywało? Tak. Organizatorzy sami obejrzeli całą przestrzeń i stwierdzili, że najlepszym miejscem do tego wydarzenia będzie nasze Expo łódzkie, więc tam będzie serce tej imprezy. Wybrali również EC1 jako przestrzeń, gdzie ma być się gala, rozdanie nagród dla najlepszych linii lotniczych, dla najlepszych lotnisk, bo to cyklicznie również w ten sposób ta impreza wygląda. Więc to są te dwa ważne miejsca. Już mamy rezerwacje w hotelach, już zarezerwowaliśmy sobie dokładnie te przestrzenie na wyznaczony czas, bo to będzie 26, 28 czy 29 kwietnia przyszłego roku. Czyli już biznes się kręci. No musi. My już nad tym pracujemy naprawdę długo, ponieważ wiemy mniej więcej od 2 miesięcy. A ja rozumiem, że te imprezy, te oficjalne, EC1, Expo, no a potem wieczorem to jakieś atrakcje w mieście czekają na tych gości. Tak, nad tym pracujemy. Myślę, że zrobimy najlepszą promocję ever. No, dlatego muszą tu zostać. No musi być dobra ta promocja. Trochę o lotnisku na koniec porozmawiajmy. Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej już oficjalnie, Brexit. Czy to jakoś wpłynie na ruch z łódzkiego lotniska? Bo latamy do Wielkiej Brytanii, tylko te rejsowe mamy miasta. Na razie nie spodziewamy się takich efektów. Utrudnienia tego ruchu lotniczego. Oczywiście będzie trudniej pasażerom, którzy będą musieli mieć paszporty, nie dowody i to utrudni indywidualnym pasażerom przemieszczanie się. Natomiast myślę, że na razie będzie okres przejściowy. Na razie rynek się nie trzęsie z tego powodu, aczkolwiek przykre, że takie rzeczy się dzieją. Przykro było obserwować, co się dzieje przed tym momentem brexitowym naprawdę. I szkoda, że tak się zadziało. Myślę, że ze szkodą dla i Wielkiej Brytanii, i dla nas wszystkich mieszkańców Europy. Ostatnio nowy kierunek czarterowy z łódzkiego lotniska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czarterów chyba, o ile dobrze pamiętam. Fajnie jest, bo już ta liczba jest taka, że można jej nie zapamiętać. No właśnie, trzeba się zastanowić i policzyć. Czy można powiedzieć, że Łódź czarterami stoi? Myślę, że to jest dobry początek. To jest bardzo ważne. Czyli to jest początek tylko, tak? To jest początek, tak. Dlatego, że proszę pamiętać, że jeszcze 2 lata temu nie mieliśmy czarterów. Postanowiliśmy, pracujemy na wielu płaszczyznach. Czartery to był jeden z elementów. I wydawało nam się na początku, że łatwiej będzie odbudować zdobyć przewoźników regularnych. Okazało się jednak odwrotnie. Spróbowaliśmy z 2 kierunkami. Okazało się, że no to dzięki też naszej pracy i zaangażowaniu mojego zespołu i współpracy z biurami turystycznymi tutaj w Łodzi, w regionie, wycieczki sprzedawały się świetnie. I efekt tej pracy jest widoczny w tej chwili. Ja rozumiem, że czartery to fajnie, ale zapytam, czy pani nie boi się tego, że jak powstanie to ten duży centralny port lotniczy, to nas te połączenia już w ogóle ominął.
Nie, nie boję się, w ogóle się nie boję, dlatego że jeszcze jest sporo czasu i to jest tak dużo czasu do momentu, kiedy to lotnisko być może powstanie, że my jesteśmy w stanie rozwinąć naprawdę skrzydła. A gdyby nawet zadziało się tak, że powstałoby to lotnisko, my mielibyśmy rozwinięty ruch lotniczy i on byłby przejęty przez to lotnisko, to mamy już tyle pomysłów na rozwój tej przestrzeni, która będzie zarabiała na siebie, również poza lotniczej. Także być może znajdzie się inna funkcja wówczas lotniska, a być może będzie większe zapotrzebowanie na loty. Przez 10 lat tak biznes lotniczy się zmienia, krótko, że trudno jaka powiedzieć. Funkcja na przykład? Mamy zainteresowany biznes budową hangarów i otwarciem takich przestrzeni montowania silników. Pracujemy właśnie nad potencjalnym takim rozwojem biznesu. Jest General Aviation, małe samoloty, które latają, biznesowe. Więc jakby tych funkcji może być więcej. Rozumiem, że jesteście przygotowani na takie ewentualności. Anna Midera, prezes Łódzkiego Portu Lotniczego imienia Władysława Reymonta, była dzisiaj naszym porannym gościem. Pani prezes, dziękuję bardzo za rozmowę i gratuluję jeszcze raz tej wystawy i tych targów. Bardzo dziękuję. Rozmowa dnia.